Dzisiaj o 4-minutowej krótkometrażówce wam powiem, także raczej za dużo się nie rozgadam, ale wy wiecie, że ja potrafię nawet na krótkim materiale, co nie? W każdym razie zapraszam na The Bilge. O ile dobrze pamiętam, to birch to jest brzoza po angielsku. W każdym razie motyw tutaj będzie taki, że właśnie będziemy mieli takiego leśnego stworka. Mamy głównego bohatera, dosyć młodego jeszcze, który chodzi sobie powiedzmy po lesie. Scena pierwsza w zasadzie otwiera się tak, że stoi z zakrwawionym nożem w ręku. Później zmierza w głąb lasu i robi takiego, ja bym to powiedział, jakiegoś wudu ludzika z patyków i przykłada do jakiejś książki czy tam księgi, w której jest narysowany dokładnie ten sam obrazek. W międzyczasie jeszcze pojawia się motyw jego babci, która coś tam mu cały czas tłumaczy, tak jakby na, wiecie, dwie osie czasowe są i się dzieją dwie różne rzeczy, które tak naprawdę miały miejsce obok siebie, ale na potrzeby takiego formatu zostały umiejscowione właśnie tak, a nie inaczej. No i ona coś tam mu tłumaczy, że ta postać, którą on teoretycznie wywoła, będzie go chroniła, czy coś w tym stylu. No i też pojawia się taki koleś, który powiedzmy gnębi tego naszego głównego bohatera. Tamten na przykład wraca z tego lasu, idzie taki zapłakany, a tamten mu daje w mordę. Ot, fajny kolega, nie? No i tak naprawdę trwa to 4 minuty, więc tutaj nie dało się praktycznie nic rozwinąć na dostatecznym poziomie, żeby to bardziej zaangażowało. Jednakże pomysł jest naprawdę spoko. Leśny stworek, powiedzmy, wygląda naprawdę nieźle. No i nie zobaczymy w zasadzie, jak robi siekę, bo nie ma na to czasu, ale w pewnym sensie coś tam się wydarzy, co będzie mogło być takie bardziej brutalne i dramatyczne, ale nie zobaczymy tego, zobaczymy tylko efekty i skutki tego, co się wydarzyło na ekranie, bo po prostu nie ma czasu, żeby rozwinąć i postać, i sam ten wątek w 4 minuty. I tak, przepraszam za mnie. Właśnie o tym mówię. Jak ja chcę coś nagrać, to mój kot po prostu musi miauczeć. Zamknij twarz, pysk, czy cokolwiek tam masz. Podsumowując, The Birch dostaje ode mnie ocenę 6 na 10, za pomysł, za kreatywność, za bardzo dobrą pracę kamery i jakościowo i technicznie to wygląda naprawdę spoko. Tylko tak jak mówię, no troszeczkę chyba za mało czasu, żeby to było wszystko w stanie na takim dostatecznym poziomie być rozwinięte. Ale pewnie kwestia, nie wiem, budżetowa czy pomysłowa, czy jakaś jeszcze inna tutaj, powiem, zdominowała. Także obejrzyjcie sobie The Birch, jest na YouTubie, jeżeli macie ochotę, i napiszcie, jakie wywarło na was wrażenie. Do zobaczenia.